Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w 13 części Call of Duty Modern Warfare 2 przegląd uzbrojenia. Moi drodzy, ten materiał widzicie jak nic po premierze pierwszego sezonu. No ale cóż, skoro zacząłem, wypada też zacząć. Moi drodzy, sekcja celowników mnie już po prostu wkurwia, ale nie będę tego omawiał, tylko nie będę już mówił, czytał, bo nie ma to po prostu już sensu z racji tego, że tych celowników jest od cholery. Podobnie jak ma się sprawa z podlufą, laserem i tak dalej. No, może jeszcze też wylotów lufy nie będę czytał, ale jeżeli pojawi się coś nowego, no to wtedy oczywiście przeczytam, a tak tylko i wyłącznie wam pokażę. Bo już jestem mega kurwa wnerwiony tym, co tutaj jest. Zresztą możecie sobie przecież przeczytać. A większość celowników to już pewnie i tak znacie pewnie na pamięć. Tak więc nie ma sensu po prostu się powtarzać. Moi drodzy, u mnie jest 6 listopada, niedziela, w tej chwili godzina 13:29. Mam nadzieję, że w tym dniu uda mi się wszystko już nagrać. Chociaż pewny nie jestem. Może też... Może... Jak nagram, zabiorę się na pewno też od razu za przesyłanie. Ponieważ chciałbym jeszcze dla was nagrać materiał z Sniper Elite 5 France i Pretorians HD Remaster. Więc no i a następnie prawdopodobnie nie wiem co jeszcze innego mogłoby być. Dobra, kolba. Precyzyjna kolba LM, kolba Assault też Assault 60, kolba Demo RXT, czemu nie RTX, łamana VEL A568 i rękojeść, chwyt gumowy Sakin, chwyt ZLR Combat oraz chwyt Schlager Soldier. I w ten sposób, moi drodzy, dotarliśmy do sekcji karabinów bojowych. Zostało naprawdę, kurwa, niewiele. Skończmy to jeszcze dzisiaj. I ja już chyba nawet po głosie słyszycie, że jestem mega zmęczony już tym prezentowaniem i tak dalej, no ale cóż. Dobra, lećmy. Karabiny bojowe FTAC RICO. Potężny karabin bojowy kalibru 458, który zadaje duże obrażenia na średnim dystansie. Weźmy sobie tą broń. Tylko zmienię na ogień ciągły. No dobra, mamy tak. Podstawowa ilość amunicji w magazynku to 10 naboi i mamy 5-nabojowy magazynek oraz 15-nabojowy magazynek. Amunicja łamliwa 458, grzybkująca, przeciwpancerna 458, nadciśnieniowa plus P oraz o zwiększonej prędkości. Pod lufą zresztą chyba nawet słyszycie, że ja jestem po prostu zmęczony już tym prezentowaniem. Może nawet nie tyle co samą prezentacją, ale czytaniem tego wszystkiego. Słuchajcie, powiem tu zupełnie szczerze, że
Można by zrobić to zupełnie inaczej, lepiej moim zdaniem. O, SPW 40 mm, strzelba podwieszana Corvus. Wow, skąd coś nowego? Wylot lufy. Co my tu mamy? Chyba to samo wszystko. Nie, wiecie co? Chyba jednak mimo koniec końców będę to czytał. Myślę, że będzie po prostu szybciej i zwięźlej. Nie zajmie to aż tak dużo czasu. Ta CG76. Dobra, lufa. Co my tu mamy? Bull Rider 16,5 cala. Tempus Trench Pro. Lufa EXF 419 mm oraz 7,5 cala Tempus Firebrand. Laser SZ1 MW PEK, Schlager PEK Box 4, Coriolas 44V3, laser FSS OLV, skośny Vibrodot 7, laser 1 MW, laser Stowl DR, Corvus PEK BIM 5, laser FTAC Grimline, Luminate 44, DXS Flash 90. Celownik, kurwa. Slimline Pro, SZ Mini, Mini Collimator Kronen, Kronen Mini Pro, celownik SZ Sigma 4, SZ Mini Tag 40, XRK On Point, celownik kolimatorowy DF 105, monokl CT90, Corvus Sol 76, SZ Richard DX, SZ SRO 7, Corio Rex Pro, celownik Corio Enforcer, celownik SZ Lone Wolf, holograficzny kazan, Corvus Downrange 00, przy Holotherm, XTEN Angel 40, VLK 4, Schlage X4, Forgetat Delta 4, celownik Kronen 0P, celownik przy Bullseye, celownik przy Aggressor IR, Schlager Night View, celownik termowizyjny VX350, celownik Teplo OP3, celownik hybrydowy DR582, hybrydowy Firepoint, SZ Vortex 90, hybrydowy BPZ 40, Angel 40x4,8, celownik termowizyjny razy 9, Teplo Clearshot, FTAC Charlie 7, celownik HMW 20, celownik Luka Bandera, Drexom Prime 90, Ares Clearshot. Kolba, kolba fabryczna Assault 60, Ravage 8, kolba Demo Fade Pro, kolba Demo Precision Elite. I rękojeść, chwyt D15, chwyt Sakin ZX, chwyt X10, chwyt Support CP90. Dalej mamy tak V. Średnia szybkostrzelność, potężna amunicja kalibru 7,62 mm i łatwy w kontroli odrzut sprawią, że tak V dobrze sprawdza się podczas walki na średnim i dużym dystansie. A, jeszcze te FTAC Recon to jest rodzina M4. O, tu się znajduje, proszę bardzo. A TAC-V to jest platforma Tactical Verte. I znajduje się w tym miejscu. Dobra. Amunicja w magazynku 20 naboi i mamy 30-nabojowy magazynek oraz 50-nabojowy magazynek bębnowy. Amunicja łamliwa 7,62. Grzybkująca, przeciwpancerna, nadciśnieniowa plus P, o zwiększonej prędkości oraz zapalająca. Pod lufą chwyt EDG 47, chwyt Demo Firm, XTEN Gravedigger, FTAC Reaper 56, Demo Clean Shot 40, chwyt Demo Imp 44,
Chwyt Eptat Stiger, FSS Sharkin 90, chwyt Agent, chwyt Bruen Sync Shot, chwyt Xten Drop, chwyt Fazę 3, chwyt Przedni Merc, Lock Grip Precision 40, chwyt Hex 40, Schlager Tango, VX Pineapple, chwyt Przedni OPX 9, chwyt Przedni Operator, chwyt TV Wrecker, chwyt Bruen Tilt, chwyt Kronen Groove Shot, chwyt Bruen Warrior, dwójnóg z chwytem V9, dwójnóg Level Aim, dwójnóg Cornerstone, Xten Stable Shot, Hellscream 40 mm, strzelba podwieszana Corvus. Wylot lufy. Tłumik płomienia 8 Point, TZL 90 V3, Kronen Dark KX30, tłumik dźwięku Hasher 65, Polar Fire S, ZLR Talon 5, Echoline GSX, Zulu 60, Castovia TX90, Tempus GH50, TLR 8, Lockshot KT85, Bore 490, Sakin Thread 40, GL Clear Bridge, Tahul Bridge KL, Lufa. Lufa 12 cala Lance 50 i Lufa 18 cala Precision 6. Laser. Szy 1 MW PEK, Schlager PEK Box 4, Coriolas 44 V3, Laser FSS Ole V, Skośny Vibrodot 7, Laser 1 MW, Laser Stowel DR, Corvus PEK BIM 5, Laser FTAC Grimline, Luminate 44, DXS Flash 90. Celownik. Slimeline Pro, Szy Mini, Mini Collimator Kronen, Kronen Mini Pro, celownik Szy Sigma 4, Szy Mini Type 40, XRK On Point, celownik kolimatorowy DF 105, monokle CT 90, Corvus Sol 76, Szy Recharge TX, Szy Sro 7, Coriorex Pro, Coriorex Pro, celownik Corio Enforcer, celownik Szy Lone Wolf, holograficzny Kazan, Corvus Downrange 00, Szy Holotherm, Xten Anjo 40, VLK 4.0, Schlager X4, Forget Us Delta 4, celownik Kronen 0P, celownik Szy Bullseye, celownik Szy Agresor IR, Schlager Night View, celownik termowizyjny VX350, celownik Teplo OP3, celownik hybrydowy DR582, hybrydowy Firepoint, Szy Vortex 90, hybrydowy BPZ 40, Angel 40 i razy 4,8, celownik termowizyjny razy 9, Teplo Clearshot, Eptat Charlie 7, celownik HMW 20, celownik Luka Pandera, Drexon Prime 90, Ares Clearshot. Kolba TV X-Line Pro, TV LPX 434, Kolba Tactical Brut i Kolba TV Cardinal. Rękojeść, chwyt XRK Response, chwyt FSS Combat i chwyt Demo Clean Shot. I tutaj, moi drodzy, na tym zakończymy zakończę materiał z racji tego, że za chwilę po prostu padnie mi bateria. Zostały do omówienia i do zaprezentowania dwa karabiny bojowe oraz sekcja karabinów szturmowych i na tym się to zakończy. Tak więc cóż, moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. No i cóż, zobaczymy, kiedy będę nagrywał dalej. W tej chwili jest godzina 13:42 u mnie. Zobaczymy. Moi drodzy, to tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.